Na zegarach 7.33, słuchaj Państwo, poranka wnet. Teraz, tak jak mówiliśmy, czas wybrać się do Afryki. Przy telefonie dr Jędrzej Czerep, ekspert i analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W ostatnich dniach kolejny, chciałbym się powiedzieć, przewrót w Sudanie. Kraj, który wydawałoby się jest, no może nie na prostej, ale idzie w kierunku stabilizacji, normalizacji, pewnej liberalizacji i demokratyzacji życia, właśnie z niej gwałtownie zawraca. No, zawrócili z niej generałowie i kilku polityków, którzy się do nich przyłączyli. Natomiast nie można powiedzieć, żeby zawrócił z tej drogi cały kraj. Ten przewrót jest bardzo niepopularny. Właściwie nadal bym go nazwał próbą przewrotu, bo jeszcze nie jest jasne, czy on się do końca powiedzie. Trwa masowa mobilizacja przeciwników przewrotu i zwolenników utrzymania tego kursu demokratycznego. W sobotę ma stanąć cały kraj w takim strajku powszechnym, do którego dołączyli się na przykład już pracownicy Banku Centralnego, czy państwowej firmy naftowej, czy państwowych linii lotniczych. Na razie ten przewrót nie wygląda zbyt ostro, w sensie nie mamy jakiejś brutalnej, masowej rozprawy na ulicach, powstają barykady, więc na razie powiedzmy, że mamy do czynienia z takim wstrząsem i próbą zawrócenia drogi do demokracji, choć wygląda to oczywiście bardzo niepokojąco. Na ile jest tak, że wojsko ma swoje podstawy społeczne? Na ile jest tak, że ten ewentualny reżim, o ile pucz się uda, będzie miał się na kim i na czym oprzeć? No to jest na razie niewiadomą. Kilka dni przed puczem odbyła się taka dziwna, ustawiona manifestacja domagających się przewrotu wojskowego, która wyglądała jednak bardzo mało spontanicznie. W dużym stopniu byli to przebrani w cywilne ubrania, czy to żołnierze, czy to oficerowie różnych służb. Jak dotąd nie udało się jeszcze wojskowym powołać jakiegoś takiego podległego sobie rządu, czy nominować cywilnego premiera. Co więcej, wiele osób publicznie, które miało pełnić taką rolę, publicznie się od tego odcięło. Zrezygnowało też, wypowiedziało też posłuszeństwo wojskowym kilkudziesięciu ambasadorów Sudanu, więc jak na razie nie widać poza takiej jakiejś szerokiej bazy, na której miałby się ten nowy reżim wojskowy oprzeć. Sudańczycy łatwo nie dadzą sobie odebrać tych zdobyczy wolności, które uzyskali w ostatnich kilku latach. Ale skoro nie idzie tak łatwo i skoro nie ma naturalnego ruchu, który by niósł nową władzę czy wojskowych puczystów na fotele premiera, prezydenta, najwyższe stanowiska w państwie, to dlaczego wojskowi postanowili na tak ryzykowny krok się zdecydować? No przede wszystkim we własnym interesie. Proces przemian, który trwał, zagroził ich no, takiemu nieformalnemu wpływowi w państwie. Chodziło na przykład o zachowanie wpływów w firmach należących do wojska, czy niepodlegających kontroli władz. Chodziło też o uniknięcie odpowiedzialności, czyli rozliczenie z incydentów bardzo krwawych, które były udziałem wojska i których badanie i wyjaśnianie trwało. To był, o ile był to ruch dobrze przygotowany tak pod względem organizacyjnym, to nie towarzyszyła mu jakaś dalekosiężna wizja polityczna czy jakiś głębszy zamysł, który Sudańczycy mogliby kupić. Na razie wygląda to na taki ruch krótkowzroczny, trochę desperacki. Chodziło też o to, że w przyszłym miesiącu, w listopadzie, rotacyjna funkcja głowy państwa miała przejść z generała Burhana na cywilnego premiera Hamboka, czyli krótko mówiąc, przestałaby to być taka kohabitacja wojskowo-cywilna, a kraj stałby się rzeczywiście kierowany przez cywilów, co mogłoby wojskowym wytrącić ostatnie karty z ręki. Jaka byłaby ta zmiana, która by przyszła w listopadzie? Jaki byłby Sudan, gdyby wojskowi się nie wplątali?
No, to był, to jeszcze nie był finisz demokratyzacji, dlatego że Sudańczycy wybrali taką nietypową, oryginalną drogę przejściową, to znaczy postanowili nie organizować od razu po obalaniu dyktatury, co nastąpiło 2 lata temu, szybko wyborów, tylko poczekać nawet niecałe 4 lata, żeby uspokoić sytuację w kraju, wygasić konflikty wewnętrzne, postawić przestawić na właściwe tory gospodarkę, wyrównać teren dla rywalizacji politycznej i dopiero wtedy, po długim okresie przejściowych rządów, robić wybory. Więc gdyby nie ten przewrót, to mielibyśmy nadal jeszcze prawie 2 lata, około 2 lat do wyborów. Pewnie te napięcia by rosły i rosły. To było małżeństwo z rozsądku, takie cywilno-wojskowe przejściowe władze, które trzeszczało od samego początku. Pewnie tych napięć byłoby więcej i więcej i chyba nie udałoby się tego kompromisu utrzymać do końca. A społeczeństwo Sudanu, bo trudno mówić o narodzie, państwa jak wiele państw w Afryce postkolonialnych, wieloetniczne, czego chce i czego i o czym marzy? Jakiego państwa, jakiego Sudanu chciałaby większość społeczeństwa? No dzisiaj, kiedy patrzymy na tą samą organizację społeczną, która trwa, ona jest oparta o taką sieć komitetów dzielnicowych, czy komitetów, one się nazywają komitetami oporu, to jest właściwie taka naniatka demokracji bezpośredniej. To nie politycy, czy nie partie organizują w tym momencie, czy stoją na czele tego ruchu protestu, tylko takie oddolne struktury dzielnicowe. To jest kraj o bardzo dobrze zorganizowanym społeczeństwie obywatelskim, chyba najlepiej w Afryce. Pomimo poważnego zubożenia, pomimo głębokiego kryzysu gospodarczego, zdecydowana większość chce zachowania władzy w rękach cywilnych i takimi hasłami, które przewodzą na ulicy, jest: nie cofamy się ani o krok, koniec z krwawym partnerstwem, czyli tym partnerstwem z wojskowymi. Więc przede wszystkim chcą rządów, które dałoby się kontrolować, rządów opartych na jakiejś legitymacji społecznej, a nie rządów siłowych, którymi byli doświadczeni przez większość swojej historii. Sudan od uzyskania niepodległości przeżył 3 bardzo długie, kilkudziesięcioletnie dyktatury wojskowe i tylko kilka krótkich interwałów demokratycznych. Wydawałoby się, że Sudańczycy mogliby być przyzwyczajeni do rządów wojskowych i w gruncie rzeczy jakoś wiedzieli, jak się w takiej sytuacji urządzić. Bardzo wyraźnie wygląda na to, że nie, że Sudańczycy dojrzeli, przełamali barierę strachu i nie chcą wracać do tego, co było. A Sudańczycy mają swój wzór, państwo, na które się orientują i patrzą i o którym marzą? Bardzo wielu analityków traktowało wydarzenia w Sudanie sprzed 2 lat, kiedy upadła dyktatura, jako takie jakieś dalekie echo arabskiej wiosny. To jest jednak zupełnie odrębna sytuacja. To jest kraj, który stoi na jedną nogą w świecie arabskim, drugą nogą w czarnej Afryce, który przeżył już podobne sytuacje dwukrotnie w swojej historii, czyli w roku 64 i 85. To jest w największym stopniu czerpanie z własnych doświadczeń, własnych błędów i własnych pomysłów. To jest taki kraj, który wielokrotnie, można powiedzieć, wymyślał się na nowo. Plany takie, żeby kraj stał się na przykład zapleczem żywnościowym dla całego Bliskiego Wschodu, czy żeby czerpał swoje bogactwo w oparciu o infrastrukturę wodną, o energię produkowaną z wody. Takich pomysłów pojawia się co jakiś czas nowych trochę i to nie jest kopiowanie z wzorca, który można by gdzieś indziej w regionie zobaczyć. To raczej Sudan jest jakimś punktem odniesienia dla innych państw szukających swojej własnej drogi rozwoju. Czyli to nie jest tak, że jak coś się dzieje w Egipcie, to potem mamy podzwonne w Sudanie.
Nie, chociaż jest to kraj bardzo powiązany z Egiptem, historycznie był przez niego zdominowany przez jakiś czas. Nie można tak powiedzieć. Myślę, że jest to zupełnie odrębny, osobny przypadek i takie uproszczenie byłoby po prostu nieprawdziwe. To jeszcze patrząc na ten poniedziałkowy pucz, czy próbę puczu właściwie, która cały czas trwa i nie wiemy, czy się uda, czy spełznie na niczym. Tu można szukać jakiejś siatki międzynarodowej, że ktoś jest z kimś, a druga strona opiera się na jakiejś innej sile zewnętrznej, czy to jest wewnątrz sudańska rozgrywka? Przede wszystkim wewnątrz, ale oczywiście wszystko, co się dzieje w świecie, ma swój kontekst międzynarodowy. Ktoś na tym zyskuje, ktoś na tym traci, trwają jakieś przetasowania. Kraj w ostatnich dwóch latach wyraźnie przekierował swoją orientację w stronę świata zachodniego. Unia Europejska, Stany Zjednoczone bardzo mocno wsparły przemiany w Sudanie. W tym momencie tą swoją pomoc wstrzymały, zamroziły, czy no, nie uznają tego przewrotu. Natomiast zarówno wojskowi, jak i takie paramilitarne bojówki, które właściwie są silniejsze niż armia, czy mają więcej do powiedzenia niż takie wojsko sensu stricte w Sudanie, liczą na to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt i do jakiegoś stopnia Rosja będą tymi krajami, które zastąpią Zachód ze swoim poparciem, a przede wszystkim z finansami. Tutaj głównie mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wojskowi sudańscy współpracowali z Emiratami na przykład w wojnie w Jemenie, gdzie dostarczali najemników czy żołnierzy do walki po stronie koalicji saudyjsko-emirackiej. To jest też główny teraz punkt, od którego zależą no, takie zabiegi dyplomatyczne, żeby podciąć poparcie do tego puczu. To trzeba przede wszystkim naciskać na Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. Bez nich pewnie nie uda się generałom wytrącić się władzy z ręki. Powiedział dr Jędrzej Czerep, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Afryką i Sudanem się zajmujący. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Mamy godzinę 7:45, a my w tej chwili zrobimy radykalne cięcie w poranku i radykalną zmianę tematu z Afryki, z Sudanu. Przeniesiemy się do Warszawy.